Koniem się Państwo bardzo nisko, od razu przechodzimy do konkretów. W jednym z maili od Państwa dostałem taką instrukcję, taka jedna z Pani chyba bardzo życzliwie mi napisała, że trzeba być bardzo precyzyjnym mówiąc o tych rzeczach, więc będąc super precyzyjnym, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć o kwestii, która dotyczy tarczy branżowej. To słowo tarcza branżowa jest o tyle ważne, dlatego że w, w tym systemie pomocy przedsiębiorcom poza tarczą branżową jeszcze jest tarcza finansowa. To są te subwencje, które są przekazywane przedsiębiorcom, które są w najtrudniejszej sytuacji za pośrednictwem banków. Ale źródło pochodzi z programu, którym zarządza Polski Fundusz Rozwoju i to, proszę Państwa, to, o czym teraz będę Państwu mówił, nie dotyczy owych subwencji, dotyczy tarczy branżowej, czyli innych rozwiązań, które związane są z pomocą przedsiębiorcom. Dokładnie, proszę Państwa, żeby tak się stało, że jest uruchomiona kolejna runda pomocy, musi być wydane. Rozporządzenie. Specjalne rozporządzenie Rady Ministrów, które przedłuża na kolejne miesiące to, że tarcza branżowa będzie obowiązywała. I teraz dlatego się z Państwem spotykam, że premier powiedział w piątek, że takie rozporządzenie zostanie wydane w związku z tym miesiącem, który mamy obecnie czyli marcem 2021 roku. To oznacza, że na tych wszystkich listach wsparcia pojawi się dodatkowo jeszcze opcja, która związana jest. Jest z marcem 2021 roku. Zanim jeszcze powiem Państwu, co może taka tarcza zakładać, to wyjaśnienie takie, że taka operacja nie jest nowa. Pilnujemy tego dla Państwa, bo i w listopada, od listopada 2020 roku takie rozporządzenie jest wydawane, i oczywiście moment wydania tego rozporządzenia jest decydujący co do tego, że mogą Państwo już ubiegać się o tą pomoc. I tak właśnie się stało, że została zapowiedziana owa pomoc, jeżeli chodzi o e, obecny miesiąc. I teraz co na podstawie tego, co żeśmy usłyszeli, na podstawie tego, co wiemy co było w rozporządzeniu, może się Państwu należeć. O co będą mogli Państwo wnioskować? Przede wszystkim będą mogli Państwo wnioskować o zwolnienie kolejnej razy, razy składek ZUS. Tych składek ZUS, też powiem to tak precyzyjnie, jak tylko się da, które są płacone za marzec, ale je fizycznie płacimy. O dobrze, że koledzy to zbliżają teraz. W następnym miesiącu, czyli w kwietniu będą płacić Państwo składki za marzec, bo to tak jest, płaci się w następnym miesiącu. W związku z tym, że rzeczywiście rozporządzenie wejdzie w życie w tym miesiącu, to państwo na to zwolnienie ze składek się załapują. Załapują się także na kolejną wypłatę świadczenia postojowego. Będzie to już prawdopodobnie. Dla niektórych z Państwa czwarta wypłata świadczenia postojowego. Będą mogli Państwo wnioskować o kolejną dotację na pokrycie bieżących kosztów. I co ważne dla tych z Państwa, którzy nie są samozatrudnieni, bo tak naprawdę te trzy pierwsze opcje dotyczyły wyłącznie znaczy nie wyłącznie, ale mogły dotyczyć. Tych, którzy w ogóle nie mają ani jednego pracownika, to jeżeli chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń, to to koledzy mogliby zbliżyć bardziej. To to, proszę państwa, jest kwestia, która najbardziej jest pomocna tym z państwa, którzy mają przynajmniej jednego pracownika, dlatego że to dofinansowanie to jest 2000 zł na jednego pracownika. I teraz to są te rzeczy, które tarcza prawdopodobnie będzie uwzględniała, dlatego że wszystkie te kolejne przedłużenia tego dotyczyły. I teraz dwie ważne rzeczy. Prawdopodobnie... W tym rozporządzeniu dotyczącym kolejnej tarczy branżowej będzie zapisane to, że żeby się o pomoc ubiegać, po pierwsze, trzeba będzie odszukać swój rodzaj działalności w kodach PKD. Ma być ich dalej 50, ale wiemy z życia, że ta lista kodów się zmieniała czyli w praktyce wydłużała, więcej firm mogły, mogło z, z niej skorzystać. Drugi warunek prawdopodobnie utrzymany będzie, jeżeli chodzi o zwolnienie ze składek ZUS i w ogóle te wszystkie formy, że będzie musiał nastąpić spadek przychodów. Ale uwaga, jedna nowa rzecz pojawiła nam się dwa miesiące temu, że do yy, końca zeszłego roku pomocą w ramach tarczy branżowej nie były objęte nowe firmy. Nowe firmy, czyli takie, które powstały w 2020 roku. Teraz już tak jest. One są obejmowane tą pomocą, dlatego prawdopodobnie będzie kolejny raz ten warunek zapisany i to dla Państwa sprawdzimy, do jakiego miesiąca będą musiały swoje przychody porównywać ci z Państwa, którzy rozpoczęli działalność w 2020 roku. Polecamy się, pilnujemy tego. Jak się pojawi to rozporządzenie, to tutaj się pojawię również i będę Państwu o tym przypominał, ale póki co ta zapowiedź pozwala nam zbudować już pewien plan działania. Polecamy się proszę nie tracić wiary w siebie i swoje nawet najdrobniejsze biznesy w tym trudnym okresie.